Niedawno wybrałem się mocno na północ Niemiec, żeby dotrzeć aż do Dirka de Bera. Jego gołąb też będzie prezentowany na aukcji. Czyli do jakich miejscowości na północ Niemiec? Tam Schleswig-Holstein? Norden, więc to jest tam bardzo mocno wysunięte. Ale po drodze, niedaleko, bo 80 km od Dirka de Bera mieszka inny słynny hodowca niemiecki, taka ikona sportu gołębiarskiego w Holandii, a mianowicie, w Niemczech, a mianowicie Rainer Schwarte, którego przedstawiać nie trzeba. Niestety nie było go w domu, był w pracy. Będzie dorzucone do gołębia zdjęcie żony Rainera Schwarte razem z gołąbkiem. Ładna? Ładna samiczka, którą podarował na aukcję. Gołąb przelotowany i to jest dowód na to, proszę zobaczyć. Jak sam Rainer Schwarte zapewnia, ma bardzo duże problemy z jastrzębiami, dlatego maluje z tyłu skrzydła gołębiom, żeby odstraszać tego jastrzębia. No i piękna to jest samica, przelotowana. Z tego co pamiętam, to za 2017 roku. Tak, ma 4 konkursy i pochodzi do góry, tak można powiedzieć, z tego co pamiętam, z gołębi Putmana. Natomiast dół tego gołębia jest bardzo ciekawy, bo od w tej chwili najbardziej chyba rozpoznawalnego hodowcy, jednego z najbardziej w Belgii, a mianowicie Willy Danielsa. Naprawdę piękny gołąb w ręku, warty polecenia.